Państwo wiedzą, że nie ma, jest taka partia, bez której nie ma po prostu żadnego programu w telewizji. No zdarza się, ale bardzo rzadko. Nie, ale jeżeli nawet nie jest to Ryszard Petru, to na pewno jakaś historia z jego partią związana w tym programie się znaleźć musi, także teraz jazda obowiązkowa. Może nie najświeższe, ale niezłe. Otóż dowiedzieliśmy się, jak wyglądało spotkanie prezydenta Dudy z Nowoczesną w sprawie ustaw sądowych. Z ramienia najbardziej memogennej partii w historii polskiego parlamentaryzmu stawiły się, oprócz Ryszarda Petru, trzy panie. Lubnauer, Dolniak oraz Gasiuk-Pichowicz. I właśnie to myszka agresorka poprowadziła całe spotkanie. Odpytywała prezydenta jak lekarz na molnego pacjenta. Nie pozwalała mu przy tym nic powiedzieć. Perlorowała, tokowała, ględziła, nie dała dojść do słowa ani Petru, ani dwóm starszym koleżankom. No i Ryś nie zdzierżył. Wyjął kartkę, coś szybko nabazgrał i przez Lubnauer podał ją Gasiuk-Pichowicz. Na kartce były dwa słowa. Zamknij się. Więc pierwsza taka myśl, że brzydko do kobiety jednakowoż napisał. Ale druga myśl jest taka, dobrze, że, nie, że napisał, a nie powiedział. Bo gdyby powiedział, to nie wiadomo, co by mu wyszło. Nie, ale wiesz, no, Nowoczesna to jest taka partia nowoczesna, ale taka feudalna, jeśli chodzi o stosunek do pani. Ja przypomnę, że tam była taka historia, że pan przewodniczący w jakiś romans popadł z panią wiceprzewodniczącą i ją wyrzucili, a jego nie. To tak mnie zawsze bardzo śmieszy, jak mi pani Schleswig-Holstein, czy ja chyba znowu coś przekręciłem w jej nazwisku, jak ona tam mówi o tym, jak to... A, tak, coś takiego, że to jest taka właśnie, nie wolno kobiet prześladować, dyskryminować, bo akurat w partii Nowoczesnej, no to jak historia po prostu, jak z takiego dworku, prawda, że tam jaśnie panicz się do pokojówki dobrał i jak sprawa wyszła na jaw, to pokojówkę do chlewików przesunięto, żeby po dworze nie chodziła i zgorszenia nie było, a jaśnie paniczowi, nie wiem, może spowiednik coś tam mu powiedział, żeby na przyszłość był bardziej dyskretny i uważał, bo ludzie komórki mają i fotografują. No, bardzo, bardzo fajna partia, naprawdę. Tak, bardzo fajnie. Ja po każdej historii z Nowoczesną mam taką refleksję, że śpieszmy się kochać Nowoczesną, tak szybko odchodzi, a odchodzi w tempie zastraszającym, bo według ostatnich sondaży jest już na poziomie progu wyborczego. W tempie zastraszającym osiągnęła już 5% poparcia i dalej spada. Ależ to niedobrze, musimy coś zrobić, zastanawiam się. Jak tu zrobić, żeby podeprzeć troszkę, bo będzie nam smutno w tym ale programie. Ale oni sobie sami poradzą, bo teraz pan Misiło będzie kandydował kontra Ryszard Petru. Także... To myślę, że on na pewno. On, pani Myszka agresorka i pozostałe posłanki partii to są gwarantami, że no nie wiem jak tam z tym progiem wyborczym, ale że u nas w telewizji na pewno będą gościć regularnie. Bardzo lubimy o tej partii mówić. Może to jest trochę nudne się państwo wyda, ale nie. A taka historia mi się przypomniała a propos Ryszarda Petru, którą opowiedział mi jeden z posłów ostatnio. Idą sobie korytarzem i poseł mówi: Rysiu! A Ryszard mówi: tylko nie Ryszard. A poseł na to do niego: znaczy, że mam do ciebie mówić Ryszard. No właśnie o to mi chodziło. Także takie są historie z Ryszardem. To jest kodem powiedziane. To trzeba umieć rozumieć. My nie rozumiemy, a przysiądziemy. To nie jest kodem. Kodem specjalnym takim. W sensie, że szyfrem. Proszę państwa, dobrze.